Drodzy Państwo, to przed Państwem zawodnicy obydwu drużyn, którzy dzisiaj zaprezentują się na głównym stadionie w Żmigrodzie. Jak już wspominałem, jest również z drużyną burmistrz gminy Żmigród, pan Robert Lewandowski, prezes miasta Żmigród, Rafał Zagórski. Właśnie w tym momencie obaj panowie uhonorują drużynę młodzików miasta Żmigród. Pewny awans do drugiej ligi okręgowej wrocławskiej. Historyczny rezultat. Wielkie, wielkie brawa, drodzy Państwo. Drużyna młodzików, cztery kolejki przed zakończeniem sezonu zapewniła sobie ten historyczny awans, drodzy Państwo. Ja wspominałem również o tym, że jutro obchodzimy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Dlatego w dniu zwycięstwa młodzików miasta Żmigród mamy okazję wspólnie uczcić zwycięstwo naszej ojczyzny. Proszę Państwa o powstanie i wspólnie odśpiewajmy hymn Polski. Dziękujemy bardzo. Już jutro dzień zwycięstwa naszej ojczyzny, a już za momencik pierwszy mecz w dniu dzisiejszym, mecz młodzików miasta Żmigród FC Wrocław 3 Akademii. Razem z nami jeszcze są, jak już Państwo zauważyli, seniorzy. Oni za momencik udadzą się do Lublina na mecz trzeciej ligi. Tam będą rywalizować z Zagłębiem 2 Lubin. Życzymy całej załodze oczywiście udanego meczu i szczęśliwego powrotu. A tymczasem za momencik rozpoczynamy mecz młodzików. Dobra, dziękuję.